To dzisiaj z Martą Jackowską Ładizu i Katarzyną Dzięciołowską zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób projekty uczniowskie, młodzieżowe, które proponują nauczyciele i nauczycielki do realizacji razem z uczniami, mogą spełniać jeszcze bardziej kryteria edukacji globalnej. Tych kryteriów jest 6. Znajdą je Państwo w kursach internetowych i na naszej stronie globalna.co.org.pl/projekty/młodzieżowe. No i tak, pierwsze pytanie. Kasiu, chciałam Cię podpytać, co myślisz o projektach, które bazują na zbieraniu śmieci? Ja myślę, że te projekty generalnie dają bardzo duże pole do popisu z jednej strony, a z drugiej strony bardzo duży potencjał w nich tkwi do tego, żeby były dobrymi projektami edukacji globalnej, ale też ze względu na to, że mają swój odcień lokalny, bo uczniowie mogą zrobić coś tu i teraz i widzą zmianę właśnie wtedy, kiedy ten projekt realizują. Ale czasami zapominamy o takim komponencie właśnie globalnym, żeby poza zbieraniem śmieci w naszej okolicy też zastanowić się, jak te śmieci są powiązane z tym, co się dzieje dzisiaj na świecie. No i pierwszą rzeczą, która przychodzi mi do głowy, to jest to, że śmieci, które produkujemy, są jakby odzwierciedleniem tego, jak żyjemy, co jemy, co kupujemy. I tutaj można ten wątek konsumpcjonizmu włączyć, tak żeby podkreślić to, że warto ograniczać zużycie różnych produktów albo zwracać uwagę na to, skąd pochodzą. No tak, żeby w ostatecznym rozrachunku tych śmieci po prostu było mniej na naszej planecie. No i tu mówienie o naszej planecie, a nie tylko o naszej okolicy, też wydaje mi się bardzo ważne, żeby co jakiś czas podkreślać, że jesteśmy częścią czegoś dużo, dużo większego. I tutaj spełniamy tę zasadę, działaj lokalnie, myśl globalnie. Dokładnie, dokładnie. Z drugiej strony sobie myślę, że jeszcze jest kilka takich aspektów, które też zresztą wspominamy w naszych publikacjach. To znaczy, jak mówimy o śmieciach, to warto wspomnieć o tym, jak wygląda sytuacja w tej chwili w naszych oceanach i mówić o tym, jak dużo tych śmieci jest. I co możemy zrobić, żeby nie powiększać jeszcze tych wielkich wysp śmieciowych, a wręcz o tym, jak pomniejszać je i jak powodować, żeby te oceany były coraz czystsze. Mamy taki scenariusz Ocean Plastiku i myślę, że warto zwrócić na niego uwagę, nie tylko jak się uczy geografii w szkole, ale też przy innych projektach czy przedmiotach, dlatego że tutaj rzeczywiście jest kilka różnych bardzo aspektów poruszonych. Również taki dotyczący wysyłania śmieci w inne miejsca na kuli ziemskiej, głównie do krajów globalnego południa, no i tego, co tam z tymi śmieciami naszymi się dzieje. Myślę, że można by ten aspekt wykorzystać w mówieniu o Morzu Bałtyckim i co każdy może zauważyć, jeżdżąc co roku na wakacje i widząc, co się dzieje na polskich plażach czy też w wodzie. To dokładnie to samo, o czym mówi scenariusz. Możemy już, może w mikroskali, ale jednak zaobserwować na naszym lokalnym podwórku. I może też kogoś zainspiruje do tego, żeby wyjeżdżając gdzieś w dalsze miejsce na świecie też zwracać na to uwagę, co po sobie zostawiamy, no i czego zostawiać nie powinniśmy. No dobrze, to taki jeden temat dotyczący śmieci, ale myślę sobie, że tych projektów, które pojawiają się w szkołach, jest dużo więcej. No i taki temat, który przychodzi mi jeszcze do głowy, to są wszelkiego rodzaju akcje charytatywne. Jak sądzisz, jak ugryźć ten temat, tak żeby on był wciąż globalny z naszego punktu widzenia? Rzeczywiście szkoły, które biorą udział w naszych programach, bardzo często mówią o tym, że przeprowadzają wiele akcji charytatywnych. Najczęściej są to akcje charytatywne, które są skierowane do krajów globalnego południa, najczęściej do Afryki. Wiele szkół angażuje się w takie akcje, nawiązując współpracę z różnymi organizacjami, ale też często po prostu na własną rękę organizując zbiórki pewnych na przykład przedmiotów, przyborów szkolnych, ale też ubrań, lub też wchodzą w akcje adopcji na odległość, wysyłając pieniądze na dzieci, które w jakimś tam zakresie korzystają z tych pieniędzy, żeby spełnić swoje potrzeby edukacyjne lub też po prostu potrzeby życiowe. Oczywiście można z tego wyciągnąć komponent globalny, patrząc na to, że ideą celów zrównoważonego rozwoju jest pomoc ludziom
z globalnego południa, ale też z globalnej północy. Jest pewna idea ogólnej pomocy i ogólnego takiego zebrania się do tego, żeby te cele zrealizować. Więc tutaj powinniśmy odpowiadać oczywiście na potrzeby, które pojawiają się na globalnym południu, czy to wynikające z kryzysów humanitarnych, czy to wynikające z jakichś klęsk żywiołowych. Natomiast pytanie jest, w jaki sposób to robimy? Ponieważ często niestety to nasze pomaganie nie jest mądre. Tutaj też odsyłam do scenariusza z naszej publikacji do języka polskiego, scenariusz Prometeusz, czyli pierwszy dobroczyńca ludzkości, o mądrym pomaganiu, w którym Joanna Kostrzewa rozprawia się właśnie z takimi zagadnieniami tego, jak pomagać. Ponieważ często te akcje w szkole odbywają się na zasadzie właśnie takiego wysyłania tego, co nam już jest niepotrzebne. Natomiast warto zastanowić się, co tak naprawdę potrzebne jest tym osobom, do których kierowana jest pomoc z globalnego południa. Czy oni na pewno potrzebują tego, co my im chcemy wysłać? Bo może nam się wydaje, że tego potrzebują, ale czy jest tak na pewno? Druga kwestia to jest tego, w jakim zakresie ta pomoc trafi do tych osób, przez ile rąk przejdzie, kto na tym skorzysta. No a trzecia bardzo ważna kwestia to jest tego, to w jaki sposób my na tych ludzi w ogóle patrzymy. Czy kierujemy się litością, czy solidarnością? To jest bardzo ważna różnica, ponieważ kierując się litością mamy taką tendencję do pokazywania tych osób, tych problemów z trochę takim pobłażaniem, z trochę takim podejściem paternalistycznym. Natomiast kierując się solidarnością, chcemy naprawdę pomóc i zrozumieć tych ludzi. Wydaje mi się, że tutaj kwestia rozumienia tych problemów też jest bardzo ważna. Nie tylko pokazanie, że one są, ale też na czym one polegają i jak właśnie możemy pomóc. Bo my, mimo że te kraje są daleko i problemy wydają się odległe, to tak naprawdę nasze małe tutaj działania pomagają tym ludziom. Tutaj odesłałabym też do kodeksu informowania o krajach południa, do publikacji Instytutu Globalnej Odpowiedzialności Jak Mówić o Większości Świata, w których to publikacjach znajdują się cenne informacje o tym, jak mówić właśnie o tym świecie, którego no, często nie znamy, często posługujemy się wieloma stereotypami, w których żyjemy i w których się wychowaliśmy, mówiąc o tym świecie. I często właśnie przy tych akcjach charytatywnych wychodzą takie problemy związane z tym naszymi kliszami, które mamy nałożone. I pokazujemy wtedy ten świat nie tak, jak ludzie tam mieszkający chcieliby go przedstawiać. To jest ważne pytanie w edukacji też globalnej, w tym kontekście stereotypów i pokazywania krajów globalnego południa. Żebyśmy zawsze pamiętali, żeby pokazywać ludzi z globalnego południa w taki sposób, jaki sami chcielibyśmy zostać przedstawieni. To jeszcze jak mówiłaś, to przyszło mi do głowy, że taką wskazówką może być jeszcze nasza infografika z publikacji, gdzie wymienione są postawy i wartości, na których nam w edukacji globalnej zależy. No i tutaj te postawy to właśnie szacunek, otwartość, empatia, uczciwość, odpowiedzialność i solidarność, o której wspomniałaś. No i pewnie jakieś takie zweryfikowanie, czy to są te postawy, które widzimy w naszych uczniach w trakcie działań, które z nimi prowadzimy, też byłoby wartościowe. Na pewno. Myślę, że też tutaj ten kontekst lokalny może polegać na tym, żeby znaleźć na przykład pewne powiązania między tymi z problemami z globalnego południa, problemami, które pojawiają się u nas, bo przecież wiele akcji pomocowych też jest prowadzonych w Polsce, czy też w Europie. I może znalezienie analogii między tymi akcjami byłoby właśnie dodaniem tego kontekstu lokalnego i pokazaniem problemu jednak ogólnoświatowego. No i jeszcze już rzucę do głowy, że jakbyśmy się zastanowili, wchodząc głębiej, jakby skąd te problemy globalnego południa, na które chcemy odpowiadać akcjami charytatywnymi, się wzięły, bo być może jest tak, że mamy też inny wpływ, możliwość innego wpływu na to, jak ludzie tam żyją, chociażby przeciwdziałanie zmianom klimatu, wtedy, kiedy mówimy o kryzysach, kryzysach żywiołowych, dziękuję bardzo. Czy spojrzenie na to, co kupujemy, skąd to pochodzi, czy przypadkiem nie powstało w wyniku wykorzystywania osób, którym teraz chcemy pomagać. Zgadzam się i też tutaj zahaczyłaś trochę o te klęski też humanitarne, że też właśnie trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego te klęski, te problemy humanitarne zdarzają się na globalnym południu. I tutaj wchodzimy głęboko już w takie zależności między globalną północą i globalnym południem.
w historię oczywiście też naszych wspólnych kontaktów i z tego naprawdę można bardzo wiele wyciągnąć, żeby pokazać, że ten problem, który wydaje się taki odległy często, tak naprawdę jest częścią naszego życia i częścią naszej również historii. Bardzo to piękne, żeby właśnie spojrzeć na wyzwania współczesnego świata jako takie zagadnienia, za które możemy dzisiaj wziąć odpowiedzialność i wspólnymi siłami im przeciwdziałać. Mamy nadzieję, że ta rozmowa pomoże Wam, żeby Wasze projekty były jak najbardziej globalne. W razie pytań piszcie do nas, dzwońcie, konsultujcie się. Polecamy nasze materiały, gdzie znajdziecie bardzo wiele wiadomości na ten temat i życzymy powodzenia.